Słuchajcie, ja chciałbym się z wami podzielić moim świadectwem w biznesie, ponieważ założyłem swój biznes w tworzeniu stron internetowych. Zaplanowałam sobie wszystko. Całe położenie strony, rozmieszczenie produktów, ceny. Wszystko niby było gotowe, tylko że przez trzy miesiące nie miałam klientów. Postanowiłem zrobić wielką reformę, zrobiłem plan od nowa i przyszła do mnie taka ważna rzecz, żeby ustanowić, miałam dokładne rozrysowanie wszystkich cen i żeby robić wszystko jak dla Boga, czyli najlepiej jak potrafię przykładać się do tego, jak najlepiej umiem. I pewnego dnia mam zlecenie i siedzę nad tym zleceniem i w końcu mam dodać zdjęcie logo firmy. Mi się po prostu nie chciało w tej chwili tego zrobić. Mam przed sobą stronę, wszystko jest gotowe, oprócz logo, gdzie trzeba integrować w pliki i naprawić kilka rzeczy, bo coś nie działało. I po prostu mi się nie chciało. I przychodzę z tym do Boga i mówię tak, robię jak dla Boga i mu powiedziałam sobie tak, cokolwiek by się nie chciało czy chciało, i tak to zrobię. Usiadłem i jeszcze, żeby cielak przestał we mnie działać, przeskanowałem całą stronę w poszukiwaniu błędów. Cielak się więcej nie odezwał. Ustanowiłem najniższe ceny na rynku i wtedy mówię sobie tak, okej, tutaj mogę w to zainwestować, żeby mi się to zwróciło. Mam do tego ogromne przekonanie, zainwestowałem w wtyczki. Wróciło mi się to po półtora dnia, także inwestycja okazała się okej, ale i tak cena wykonania strony, za którą pracowałem, była bardzo mała, bardzo niska. I mówię tak, co mam zrobić, bo tak naprawdę za wtyczki mi się nie do końca zwróci, znaczy pójdzie całość projektu na wtyczki. Mówię tak, nie do końca mi się to podoba. Zobaczyłem, że tam na hostingu, czyli tam, gdzie się prowadzi domeny, wszedł program partnerski. I tam niżej piszą najwyższe prowizje na rynku. I ja mówię, dobra, schodzę do rodziców i pytam, czy mogę w tym uczestniczyć. Uczestniczę w tym, rodzice się zgodzili i w ten sposób właśnie rozwijam swój biznes, bo ceny mogę ustanawiać niższe, ponieważ z programu partnerskiego zawsze to pomaga. I dzięki temu robię najtaniej na rynku, najlepiej, bo jak sprawdzałem jakość innych stron, co ludzie mi się skojarzyli, to właśnie robię jeden z lepszych. Także teraz trochę zawieszam, bo to takie lekko trudne jest wszystko powiedzieć. I w pewnym momencie, w trakcie, gdy przez 3 miesiące nie miałam klientów, przyszła próba wycofania się, bo mogłem się wycofać i odzyskać wszystkie środki, które zainwestowałem. Za pierwszy rok w domenę i hosting zainwestowałem 7,55 i mówię tak, moja pierwsza inwestycja. 3 miesiące nie mam klientów i ktoś mi proponuje, że mi to zwróci. I teraz tak, jest próba zastanowienia się, czy się wycofać, czy zostawić. No i się nie wycofałem. Dzięki temu teraz właśnie mam klientów i to dzięki Jezusowi, bo tak naprawdę Jezus przez cały czas mnie prowadził w tym, mówił mi, co mam dokładnie zrobić i w jaki sposób. I najważniejsze, jedno z ważniejszych dla mnie było to, żeby robić jak dla Boga, czyli najlepiej jak potrafię z wszystkimi moimi umiejętnościami. I dzięki temu właśnie w ten sposób doszedłem do takiego miejsca, że po prostu mam tych klientów. Systematyczne dziesięciny ze swoich dochodów na konto kościoła. To po pierwsze. On mówi o pieniądzach, które są związane z jego kieszonkowym, z jego oszczędnościami. To dziecko. Jak ja słucham dorosłych ludzi, wypełnionych Duchem Świętym, co przychodzą i mi pierniczą o tym, że nie potrafią sobie poradzić finansowo, to mi włosy na głowie rosną. Rozumiecie, o czym ja mówię? Przecież to szlak może trafić człowiek. Dziecko.
staje kierunkowe, znajduje sobie coś i sobie coś robi. On kiedyś urośnie. On będzie zarabiał inne pieniądze. Ale on ma pewną mentalność. Rozumiecie? Coś wam powiem. Nie ma różnicy, że obracamy pieniędzmi w wysokości 100 złotych, 1000 czy miliona. Żadnej różnicy. To jest kwestia mentalności. Mentalność. Nie wycofuję się. Słucham Boga. Cokolwiek robię, robię jak dla Boga. Sieję w Królestwo Boże. Julek mi powiedział, że chce powiedzieć takie coś, bo ja chcę, żebyście wzięli sobie to do serca, bo to jest bardzo ważna sprawa. Mamy Ducha Świętego. A zasady Boże są stałe i niezmienne. Od momentu, kiedy Bóg stworzył ziemię, tam się nic nie zmieniło. Nic. I Chrystus się nie zmieni. I to, co jest możliwe, tak jak Lester Sabal powiedział, to, co jest możliwe dla mnie, jest możliwe dla każdego. Dla każdego. Dlaczego ja mówię o sercu dziecka? Bo dzieci nie komplikują. Rozumiecie? Nie komplikują. A dorośli cały czas coś komplikują. Cały czas im się coś nie zgadza. Cały czas 2 razy 2 jest 4,5. Cały czas. Rozumiesz? A dziecko mówi nie. Nie poddam się. Będę siał w Królestwo, będę robił to jak dla Boga, nie wycofam się. Będę szukał, znajdę. Rozumiesz? To ważne.